Dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Salt and Sanctuary. I tak, słowem wstępu, widzimy się w takim miejscu, a nie innym, gdyż jest to najbliższe sanktuarium mojej wiary, które napotkałem. A tak, pomiędzy tym a poprzednim odcinkiem, powiem wam szczerze, dużo czasu nie minęło fizycznie, tak dużo się działo. I chciałbym wam szybko właśnie mniej więcej pokrótce powiedzieć co i jak. Dlatego też idziemy w to, a nie inne miejsce. Zaraz wszystko będzie jasne, nie przejmujcie się tym. Tylko po prostu, no, trochę wyjaśnię wam się należy się. Więc tak, pomiędzy tym a poprzednim odcinkiem odezwałem się do jednego znajomego, który wiem, że z nim grałem w Solden Sanctuary. Trochę. I no, prosiłem o delikatną poradę co do niektórych rzeczy, bo wiem, że on potem grał samemu, ukończył i tak dalej, więc no, to jest pierwsza rzecz, że prosiłem właśnie o pomoc, dostałem. Odnośnie jednej, jedynej rzeczy, nie chciałem niczego wielkiego, żeby nie było, a jedynie delikatną poradę co do, powiedzmy, kwestii wyposażenia. Czy konkretnie mówiąc, zapytam o jedną konkretną rzecz. Wiem, że strasznie tak się plączę, no ale tak. Czy warto na magu inwestować w miecze? Otóż odpowiedź dostałem jakże najbardziej potwierdzającą, a nawet lepszą niż może wam się wydawać. Z czego... I z tego też powodu farmiłem trochę. Dużo soli, jak widzicie, mam. Złota byłoby dużo więcej, ale też często ginęłem, niestety. I przede wszystkim farmiłem jedną konkretną rzecz, po to, żeby dzisiaj wam w tym epizodzie pokazać właśnie to super zjawisko, to super zdarzenie. Ale zanim to, to jeszcze kilka rzeczy. Poza tym, że farmiłem, to łaziłem trochę tutaj. I tak, w tym miejscu, jeśli się nie mylę, podniosłem Omszał Talizman, który zwiększa szybkość ataków. I muszę przyznać, przypomniałem sobie o nim dopiero, jak go znalazłem. Te ataki są teraz znacznie szybsze, dlatego też to będziemy nosić. No tak, wielki miecz tak ma wystarczająco dobrą, wystarczająco dobry zasięg, więc nie musimy się przejmować niczym innym. Przy czym może by to nosił też na innych broniach, może nie. I tak, kolejną rzeczą, którą też można tak powiedzieć ważną zrobiłem, to zaraz wam pokażę i wspomnę, tylko dajcie chwilę, bo muszę być skupiony. To tak, polazłem tędy, tutaj podnieść wiersz żołnierski. Tak, coś, co było potrzebne do ulepszenia broni, w końcu znalazłem. I tam też podniosłem pierścionek. Przy czym pierścionka jeszcze nie sprawdzałem, był to ogólnie ten. Zwiększa siłę woli. O 3 punkty. Fajna rzecz, czy potrzebna, nie mam pojęcia. No ale tak, to mniej więcej tyle ze wszystkich rzeczy, jeśli chodzi o zwiedzanie. Teraz przejdźmy do głównej kwestii. Farmiłem sobie tego gościa. Okazuje się, że ma około 201 życia. Zadaję 5 moich błyskawic. I tak, zbieram z niego materiały w poszukiwaniu jednej konkretnej rzeczy, którą udało mi się zdobyć nie wiem po ilu razach, ale tak. A jest to konkretnie bursztynowa figurka. Taka cośka, fajna i bardzo przydatna, o czym przekonacie się już za chwilę. Ale tak, przy okazji też gdzieś wypadło mi coś takiego. Nie wiem skąd, ale tak, no, no po prostu mi wypadło. Przy czym najważniejsza jest bursztynowa figurka. Głównie dlatego, że... Uwaga, uwaga, że... Dzięki niej możemy stworzyć potężną broń. Przy czym... okej... Okay. Potrzebujemy jej głównie dlatego, że będziemy się bawić teraz właśnie w... alchemię. I alchemikę ogólnie postawię tutaj. Bo stwierdziłem, że czemu nie, tutaj będę miał takie rzeczy do ulepszeń i tym podobne. Mam co prawda tylko jednego, więc... długo nie zdobędziemy kolejnego. No ale tak, kładę go. Okej, okay, tam u liści był alchemik w takim razie darmowy, ale nie chcę zostawać liściem, więc tak. Tak, potrzebujesz transmutacji. Można z nim porozmawiać. I tak, mogę transformować praktycznie wszystko. Potrzebuję tylko odpowiednich składników alchemicznych. No ale tak, teraz to nieistotne. To, co jest jednak istotniejsze, to to, że możemy transformować ten miecz w różne inne. Jeden, co jest przykładowo właśnie spowita opoka, klasa wielkiego miecza. Wielkie obrażenia bazowe, ciężki, ale słabe skalowanie, bardzo fajny. A inną opcją jest Czarna Wdowa. No właśnie, Czarna Wdowa. Ty po to tu przybyłem. Dostałem informację o czymś takim.
Więc tak też zrobię. Tworzymy sobie czarną wdowę. Miecz idealnie stworzony z myślą o magach. Potężna broń ponoć. Zanim tego znajomego. Więc tak, no i tak działa transmutacja ogólnie. Ty właśnie z takie różne materiały, nie wszystkie z bossów, żeby nie było. Można właśnie sobie, jak to się nazywa, zmieniać bronie w inne bronie. I tak, żeby tego jednak używać w dwóch rękach, potrzebujemy... Gdzie to jest? Miecznika klasy drugiej. O, tutaj. Dlatego też będziemy musieli wziąć poziomy, żeby to zrobić. Nie zbierz ofiarę, awansuj. Soli na szczęście nagromadziłem wystarczająco dużo, żeby to zrobić podczas tych moich tam wypadów na, no, na tamtego gościa. I w tym oto też momencie zrobimy tak. Wytrzymałość. Zręczność. Nie jest to może najlepsze, ale tak. I mieczownik 2. Jak to już mam załatwione, to teraz jeszcze lekki pancerz 2. I mamy tak mniej więcej przygotowane wszystko. A w ten oto sposób mamy takiego mieczyka, który ma zaraz zobaczyć, jakie piękne obrażenia. Chociaż to już było widać wcześniej. Proszę, 22,6 i 38,5. I co najważniejsze, jest to od mocy tajemnej. A moc tajemna jest o tyle ciekawa, że jest też nakładana przez nasze wzmocnienie. I tutaj jest pewna mechanika, o której nie wiedziałem aż do niedawna, że jeśli nakładam wzmocnienie, które ma taki sam efekt jak miecz, czy jakakolwiek inna broń, to to wzmocnienie jest jeszcze mocniejsze, więc tak, mam potężną broń, po prostu. I macie tutaj jeszcze przy okazji opis. No. A teraz, kiedy już to wszystko mamy, to można zająć się czymś równie istotnym jak te inne rzeczy. A otóż, iż konkretnie idziemy teraz odnaleźć parę, można powiedzieć, jakby to najłatwiej nazwać, przedmiocików. Które też popomijałem w różnych miejscach. Najpierw tak, śmiertek na jeden cios, no jak widzicie. Trochę nafarmiłem, wiem, że może to być, zdaniem co niektórych z was, ostra przesada, ale no. Teraz przynajmniej będę się czuł jak przekoks i będę mógł trochę przeoszczędzać na magii. Ale spokojnie, nie przejmujcie się tym aż tak bardzo, bo lada moment też nasza magia stanie się też dużo potężniejsza, jestem tego pewien prawie, że. No i właśnie, jak jeszcze przy tym jesteśmy tutaj, właśnie chciałem się zająć tymi wszystkimi sprawami, o których prawie że pozapominaliśmy. Więc pierwsza z nich, tutaj jest ten taki rycerz, z kategorii minibossów i chciałbym go ubić, więc tak, narzucam jeszcze takie wzmocnienie i proszę. Unicestwiony od razu, to daje nam pierścień wierności, a przy okazji też tego dużo mi wpadało, który daje nam jakiś fajny efekt może? Wzmacnia twoją obronę przed obrażeniami od mocy tajemnych. Może być kiedyś fajne? Nie powiem, nie? Nie powiem tak? Ale no, na ten moment nie czuję aż takiej potrzeby, by go używać. Natomiast, co jest ważne, to można powiedzieć, że no, sobie właśnie uświadomiłem, że tu wszystko pomijaliśmy. Także, że. Za dużo tego, że. Ale tak, po prostu przypominałem sobie naprawdę o wielu, wielu rzeczach, które miałem. Niektóre sobie przypomniałem po prostu sprawdzając mój zapis na PlayStationie dosłownie, bo okazuje się, że go mam. Tak, gdzieś tutaj, gdzie konkretnie. I cholery, nie wiem. Ale są właśnie, jakby to najlepiej powiedzieć, przejścia, które popomijałem. Jak na przykład tutaj te drzwi, właśnie. Ja ich akurat można powiedzieć, że nie pamiętam do końca, ale byłem świetny. Ale no, niedawno sobie przypomniałem. I tak, jeśli się tutaj przejdzie, można znaleźć właśnie kolejne fajne rzeczy, jak chociażby krwawi kwiatowy talizman, który ma taki efekt piękny, że uwaga, uwaga, zwiększa siła ataku. Więc tak, stwierdzam, że po prostu to, co pamiętam jeszcze, albo sobie niedawno przypomniałem, że gdzieś jest, to właśnie poszukam, popokazuję wam w tym odcinku, który będzie taki pewnie znowu trochę skupiony na gubieniu się w różnych dziwnych miejscach. A jeśli być skupiony na tym, to może nawet wyruszymy na walkę z jakimś kolejnym oponentem. Większym, jakąś nowelkację czy coś. No tak, a póki co ja polezę dalej. I spotkamy się, jak właśnie znajdę jakieś kolejne z tych rzeczy, które sobie przypomniałem, że muszę wam pokazać. Albo jak znajdę cokolwiek innego ciekawego, bo trochę tego jest na mojej liście. A, ale sobie dobra, jeszcze zanim to, to zobaczymy, jak sobie tutaj poradzi. 56. Okej. Okay. No, mniej więcej tyle, jak myślałem, a gdzieś około 200 życia. 4 ciosy z tym mieczem teraz. Fajna robota.
Okej, dobra, jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, to powiem wam szczerze, okazuje się, że się pozbieraliśmy. Więc tak, pozostała tylko tak naprawdę jedna rzecz, jedna kwestia, którą zaraz wam też pokażę. Przy czym, przynajmniej wydaje mi się, że pokażę. Bo tak, przeglądając nagrania, swoje stare, tak, nie wierzycie pewnie, ale przeglądałem je. Nie znalazłem nigdzie, żebym to pokazywał, robił. Akurat przypomniałem sobie o tym, że to jest, więc na moim poprzednim zapisie, tym jeszcze z PlayStation'a. Tak, zaraz wam pokażę jedną fajną znajdźkę, którą też pominęliśmy. A zarazem też pójdziemy już w dobrym kierunku, gdyż ten czerwony hal cały czy jakoś tak, jakkolwiek wydawał się tam interesujący, tak nadal wydaje mi się, że jest po prostu spadkiem. Bez niczego. A, i dobra, pamiętam jeszcze, co tam chciałem właśnie wam powiedzieć. Otóż mamy jeden materiał, który jest potrzebny nam też do rangi w naszym tym wszystkim. Nerwy, serce widza. No, więc ogólnie mówiąc, to są te ludzie z wielkimi okami na brzuchu. No, to są oni. Tak, ta znajdźka, o którą mi chodzi, tutaj jest o tu. Właśnie tak było trochę dziwne, że było otwarte. Ale tak, to była właśnie jakaś znajdźka, nie pamiętam co to. Co dziwniejsze, jest to właśnie zebrane, chociaż nie kojarzę, żebyśmy to na odcinku robili. No ale dobra, tak czy siak, tutaj właśnie jest taka opcja. To pozwala nam już trochę tutaj sobie pozwiedzać ten cały zamek i chyba też tym powinniśmy się zająć, jak najbardziej. Jak tak myślałem o innych opcjach, to no, nic mi nie przychodzi, więc tak. Idziemy na zamek. Zamek Sztormów. Lokacja, której już totalnie nie znam. Tak totalnie, że dosłownie, no... No, jakby to powiedzieć... Nie spodziewajcie się, żeby dowiedział cokolwiek już o tym. Bo tutaj ani razu nie zaglądałem. Idę. Że mnie nie kojarzy, żebym to był. Bo co ciekawe, ta postać moja prywatna była ulokowana na wybrzeżu na początku. Nie wiem czemu. No w sumie prywatna, to raczej stara postać powinien powiedzieć. Okej, okay, to są jakieś pułapki takie prądowe i był on, dla którego nic sam razem nie było, czyli żeby to był zwykłym przeciwnikiem. Okej, okay, ale cokolwiek to by było, nie było, znaleźliśmy nowy przedmiot, którym jest nawałownica błyskawic. Dwie szybką salwę błyskawic. Mhm. Aż to zobaczę. Jakiś nowy czar? Chociaż co ciekawe jest... pierwszej klasy! Okej! Okej! Podoba mi się. Przetestujemy. Całkowicie inne niż to, co mieliśmy do tej pory, ale no, podoba mi się. A tutaj co mamy tak właściwie? Poza tym, że jakiś dziwny symbol? W sumie nie wiem, czy to dobrze bije, czy nie, więc... wrogowie nas podpalają. Muszę to przetestować jakoś lepiej za chwilę. Ale tak, tu mamy jakiegoś dziwnego gościa. A tutaj jakieś znajdźki. Zobaczymy, co my tu mamy konkretnie. Promień spalenia? O, modlitwa kręgu czwartego, okej. Okay. Okej, okay, dobrze. Czyli to już jest jakieś potężne. Może to wnioskować o tym, że w sumie nie powinniśmy tu jeszcze zaglądać? Choć jak nie tu, to nie wiem gdzie, więc tak. Wydaje mi się, że to było dobrym wyborem. I tak, jakiś przeciwnik, który... Okej, okay, rozdarty przez miecznik. Był trochę dużo, no ale też nie ma co... Powiedzmy, podejrzewam, że to są wielkie obrażenia. Z drugiej strony mam bardzo dziwną zbroję. O której też się przekonam, że rękawiczki dają nam bonusy do magii. Niewielkie, więc tak, ciekawa sprawa. Ale no. Jak widzicie, ten miecz, którego teraz używam, jest jak najbardziej sensowny, potężny, mocny. Zlamiłem. Nie pamiętam, że to był aż taki wielki spadek. No niestety. Ale przeżyjemy. Musimy przeżyć. Dobra, szybciej mi tu zatarguj. Zaciągaj. Skoro i tak tu już jesteśmy, tu teraz na tych przeciwnikach będę mógł testować moją... błyskawicową salwę. I wydaje się być... okej. Okay. Ja się no... pojedynczy pocisk nie zużywa dużo skupienia, łącznie to zużywa nawet. Ciężko mi tak to w pełni ocenić, czy to jest sensowne, czy nie.
pewne skupienia żre trochę ostatecznie. Jak się tak przyjrzeć temu całościowo. Okej, ucho bandyty topielca. Ciekawe, że to są topielce. Cześć, dobra, mówię tutaj, ciekawe, że to topielca, przecież to jest oczywiste. Też jakimś cudem przeżyliśmy, a reszta to nasi załogi nawet nie wiadomo, czy żyje. Wierzę, że oni tak samo jak mieli pecha, tylko że oni jeszcze większego, że nie przeżyli samej tutaj wyprawy. A za to są teraz takimi pięknymi zombiakami. No cóż, nie chciałbym takiego losu doświadczyć. Przynajmniej nie w tej grze, bo oczywiście w serii Dark Souls, czy ogólnie Souls, powinienem powiedzieć, że tam jest normą, że nasza główna postać, którą się gra, to jest jakimś tam rodzajem nieumarłego w każdej części, trochę innym, no ale nadal nieumarłym. Chyba, przynajmniej tak kojarzę, bo nie wiem, czy Ashen One przypadł na lalkę, okej. Czy tam Champion Popiołu, jakby go tam nie nazywać, ogólnie ten, którym się gra w trójce, nie wiem, czy jest bezpośrednio traktowany jako nieumarły, czy nie, ale no, powiedzmy, że tak. I zrobiliśmy tutaj przy okazji dwie rzeczy. Po pierwsze, popiół żaru czerepu, czy jakoś tak? Jakie dziadostwo sobie uciekło? Za co to się coś uważa? Przecież to tylko sól. Ale tak, co to chciałem? A, dobra, że znaleźliśmy rzeczy. Więc tak, ten popiół żar czerepu, czyli to, co potrzebowaliśmy, nie, tutaj nie idę. Do naszej tam rangi, pamiętam. I z drugiej strony dostaliśmy też ucho nadwornego maga, czegoś tak, więc wiemy już, jak się nazywają ci czarodziejscy tej przeciwnicy. I co tu mamy? A, trochę żaru czerepu, kolejne, super. Zaraz będzie może kolejny stopień zaufania. Co byś nawet tego chciał? Super. Grenado, dobra. Jeszcze jakaś inna znajdźka. Pierścień z symbolem chochlika? Ciekawe, do czego to służy? Wzmacnia twoją obronę przed obrażeniem od ognia. Okej. Nie nazwałbym tego jakimś niezwykle cennym, ale nadal dzięki, gro. A teraz jesteśmy gdzieś, nie wiadomo gdzie. I musimy przeżyć. Więc miejmy nadzieję, że nie wpadniemy zaraz w jakieś pułapki. To jest to miejsce, o którym ja myślę? Jeśli tak, to wow. A jesteśmy w dużo spokojniejszym miejscu, niż bym się spodziewał. Okej, i tam... Aha... Dobra, nic nie zdziałamy. Nie, dobra, to jest jednak jakieś inne miejsce niż to, o którym myślałem. Ale mamy jakąś windę? Tak. I poza windą chyba mamy jeszcze naszego znajomego, którego poznaliśmy tam kiedyś wcześniej. Dało ci się. Co za widok, oszałamiający, prawda? Słyszałem, że pewien złodziej posiada bardzo przydatną runę. No, jest jeszcze ten nieznośny smok, trzeba go zgładzić. Zastanawiało cię, skąd wziął się te budowle? To postawił ten zamek? Czy ma jakiegoś właściciela? Okej. Zabłądziliśmy gdzieś, nie wiadomo gdzie, ale trafiliśmy na kolegę. Tyle fajnie w tym błądzeniu, że trafiliśmy na kogoś, właśnie kogo znamy. I jeszcze jakiś skrót potencjalnie otworzyłem gdzieś. Lubię skróty. A skrót w takim miejscu może się jeszcze bardziej przydać. I teraz tak, kolejny kamienny przewodnik, czyli opcja teleportacyjna do tego sanktuarium, do którego to umieszczę. Więc tak. Pewnie kiedyś tutaj gdzieś na początku zarzucę jedno, na wypadek gdybyśmy mieli jakieś dalekie podróże, nie wiadomo gdzie. Ale nawet tym się jeszcze zastanowię, bo nie czuję na razie takiej wielkiej potrzeby i jeśli tam pójdę, to już nie wrócę, z tego co rozumiem, więc... Dobra. Tak pójdziemy. Czyli też kolejną jakąś postać siedzącą, która... No pewnie będzie chciała pogadać, co najmniej. Okej. I mamy windy jakieś kolejne. Do czegokolwiek one służą. Na pewno będzie fajnie z nimi. A teraz nie przejmujmy się tym wszystkim i pnijmy się dalej w tym wszystkim. Muszę przyznać, dziwnie dobrze mi tu idzie. Okej. Tak, bardzo dziwnie dobrze. Patrz na to, że odpaliłem teraz to, co bym
Sanktuarium to nie jest, to kapliczka. Tak, to są kapliczki, sanktuary to są te duże. No to jest naprawdę dobrze. No i srebrny liść, który jest też jakimś materiałem do czegoś. Żeby nie pamiętał do czego. W sensie na pewno do transmutacji, ale... Jakby najlepiej to wytłumaczyć... Wiem, że to transmutacji, ale nie wiem do końca do której. Wiem, że może to się wydać dziwne co niektórym z was, ale tak, ja po prostu wiem, że to jest do transmutacji. Pamiętam, że kiedyś jakoś tego użyłem, więc potencjalnie to musiało być do sztyletu, albo jak nie sztyleta, to z innych broni, których korzystałem, to na pewno... Jak tak przejrzałem wszystkie postacie, bo tam miałem ich kilka, a to tak. Jak nie sztylet, to chyba prostych mieczy też używałem kiedyś już. I widziałem jedną postać z wielkim młotem, ale to był młot... Krakeński żmij, okej. Okay. Młot ten taki startowy jakby, więc... Więc nie wydaje mi się, żeby to był z transmutacji. Okej, przeciwnik... Może nie najgorszy. Tylko nie wiem, czemu znowu krakeński. To są te rzeczy z... O nazwie związanych z krakenami. To jest takie... No, co najmniej zastanawiające. Czemu? Dobra. No, nie mówcie, że on teraz ciągle będzie tylko spamił tym ogniem. Tak to jak z tym walczyć? Ktoś mi to wytłumaczy? Nie, bo tak... Super, jeszcze zginęłem. Wracając. No, wydaje mi się, że tak się nie da z tym po prostu walczyć, jeśli gdzieś to ma tak wyglądać. Że dosłownie on będzie sobie latał pluł ogniem, a jak już będziemy na wykończeniu, to tak, no... Nie, żeby to było coś jakiegoś wielce oburzającego, czy niesprawiedliwego, no bo też mam miecz, który... Nie jestem pewien, czy na tym etapie powinniśmy mieć dostępny jako tako. W sensie, no... Teoretycznie nic takiego... Nieuczciwego nie zrobiłem, żeby ten miecz zdobyć. Wszystko zgodnie z zasadami na lokacjach, które są dostępne w tym momencie. No ale nadal mnie to zastanawia trochę. Dobra. Ogień. Nie pij. Nie pij. Jełop, nie bij. Teraz ostrożnie, jełop. Odleciał. Okej. Okay. To jest atak, którego moim odczuciu się nie da po prostu uniknąć. Jak on już go zrobi, to... Tego chcemy czy nie, wpadniemy w ten płomień. No tak, no to jest dosłownie takie... Gwarancja, że otrzymasz obrażenia. No. A przynajmniej tak to wygląda, jak na razie. Nie wiem, może... Może są jakieś metody, żeby nie otrzymywać, ale no, ja ich nie widzę. A dobra, można uciekać przed tym, no tak, zapomniałem, że ta arena jest olbrzymia. Ale teraz to bez znaczenia, bo za drugim podejściem, jak zwykle, daliśmy radę, jakaś klątwa drugich podejść czy coś. Bardzo ranni, ledwo żywi, no ale daliśmy radę. Dostajemy za co dużo złota, porządną dawkę soli, róg krakańskiego smoka. Tyle. Nic więcej. To oznacza, że to nie był pełnoprawny boss? Czy jak? Okej, tam wyżej coś jest, ale nie możemy tutaj tego zdobyć. Natomiast możemy zdobyć postrzępiony klucz i pogadać z tą postacią, która tutaj siedziała. O, witaj. Czego tu przesiaduję? Jestem najlepszym złodziejem w 8 królestwach. Ale co może działać złodziej przeciwko smokowi? Sztylet naprzeciw smoczej łóżce. Nie? Więc sobie tutaj siedzę. Ty zabiłeś smoka? No, skoro tobie się udało, to może ja też mogę zabijać potężne monstra. Proszę, przyjmij to piętno. Będzie boleć, ale to narzędzie niezbędne złodziejowi. O proszę. Kolejne ulepszenie. Piętno cienioskoku? Zaraz zobaczymy co. Ale tak, cienioskoku. Pozwala ci wskakiwać... Na ściany. Aha! Jaki fajny wall jump! Podoba mi się to. Kurczę, tak naprawdę takie pomysły na siebie. Wall jumpy rozumiem różne, ale to jest...
Mistrzostwo. Talizman Hohlikena? Co? Jeszcze jakiś kolejny talizman. Talizman Hohlikena. Spalony drewniany talizman zdobiony herbem Hohlikena. Daje do twoich ataków obrażenia od ognia. Okej. Okay. Możemy się bawić w zadawanie obrażeń od wszystkich możliwych żywiołów. Dobra. W takim wypadku trafiliśmy gdzieś nie wiadomo gdzie w tym zamku i nagle znaleźliśmy jakąś kolejną ważną rzecz. A. W sumie... Czy to coś oznacza? No nie powiedziałbym. Poza tym, że teraz możemy sobie fajnie łazić. Nie, to mi się podoba. Tak teraz chwilę na chwilę staje się coraz ciekawsza. I tak mi to zastanawia w sumie, co jest lepsze dla nas. Prędkość ataku czy ten ogień? W sumie... Prędkość ataku jest fajna tutaj, ale... Wezmę Hohlikena. Będziemy jeszcze podpalać wrogów. Oj, 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 oj. Nie chcę tu zginąć! Dobra, a jako, że nie chcę zginąć, oznacza to tylko jedną rzecz. Pora zrobić to, co powinienem robić od dawna. Walczę z tym smokiem też. Wykorzystać moją magię. Nie zapominajmy, że ja tu miałem, przynajmniej według mojej własnej teorii, być magiem. A, przy okazji skrzynka, o którym pominąłem. Jest tutaj... zestaw myśliwego. Okej, gorszy od naszej zbroi. W większości przypadków, bo już myślałem, że będzie lepsza. A tak, zestaw myśliwego to jest zbroja ciężka klasy zerowej. O, jednak jakieś miejsce, które udało mi się pominąć. No, jak ja to robię? Ja w ogóle idę w to miejsce, w którym powinienem być? Czegoś znowu... Idę w jakieś dziwne miejsca? Nie, jestem tam, gdzie powinienem. Okej, ale rycerza nie ma. No, szkoda. Chciałem się pochwalić, że udało mi się ze smokiem poradzić. No niestety, nie będzie mi to dane. Chyba, że... okaże się, jakoby właśnie trzeba było pójść... Okej, to są więźniowie. Z powrotem na miejsce, gdzie walczyliśmy z tym smoko-krakenem. Nie wiem, czym to znowu było krakenem, ale tak. Cztery ciosy. Później będę musiał sprawdzić, czy zmniejszyło to ilość wymaganych ciosów, czy nie. Ale tak, na razie jeszcze pójdźmy tutaj. Cieszmy się z nowych umiejętności. I... w sumie, czy to tyle? Nie, jeszcze, dopiero 27 minuta, to jeszcze mogę połazić, poszukać, pozwiedzać. Bo w sumie, czemu nie? A, jeszcze tak, żeby wszystko było jasne. To, że noszę teraz ze sobą ten duży miecz, nie oznacza, że nigdy nie wrócimy do jakiejś innej broni. To jest chwilowo przykład po prostu tego, że wbrew temu, co może wam się wydawać właśnie, że miecz, czy nie dla czarodziejów, czy coś tutaj, gra jak najbardziej przewiduje takie rzeczy. Miecz dla czarodzieja. Potężna broń jeszcze na dodatek, jak widać. Tylko niestety materiały do ulepszania są już dużo trudniejsze do dostania, bo tutaj wymaga to jakieś lalki, ale nie zamrożonej i nie spalonej, tam chyba mokrej, zwilgotniałej, nie wiem. Ale tak, w sercu tej wyspy leży skarb i będzie mój, przekonasz się. Dobra. A co, jeśli to tyle, to winda? Nie, 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 nie! A! Pierwsze, wow, że ta winda zjeżdża tutaj, więc już wiem, gdzie jesteśmy. A po drugie, jak ja mogłem tak zlamić? No, ja nie wiem. Okej, okay, Smołogień? Smołogień, okej. Okay. Pewnie to jest ten chwilowe obrażenie od ognia. Czy coś, ale tak, nie będę się nad tym zastanawiał. A teraz, dzięki temu, że mamy to i mieliśmy wcześniej chodzenie do góry nogami, to mamy jakieś fajne miejsca, przejścia, skurty. Jest ten nasz sprzedawca, którego widzieliśmy wcześniej? Witaj, przyjacielu. A no to on. Tylko teraz sprzedajesz lepsze rzeczy? Leśniałe coś tam, potem to było wcześniej. Tak, sprzedaję teraz nienawistne żuchwy i żołnierskie wiersze. Znalazłem sobie tutaj przyjemne, bezpieczne miejsce. Może miałem wielu klientów, ale przyda mi się chwila wytchnienia. Muszę uporządkować swoje towary. Uporządkować według koloru i kształtu. Okej. Okay. No dobra, warto pamiętać, że on tu jest. Będę na pewno korzystał z jego usług czasami, chociaż... Coś więcej tutaj można zrobić? To tyle? O, chyba tyle. No chyba, że spada się tam, ale nie. Nie, ja nie lubię spadków. I dobrze, skoro tak jeszcze jest, to szybko zobaczymy, czy dobrze myślę. Tak, obrażenie od ognia. Więc usuwamy to, żeby tego przez przypadek nie używać.
i możemy iść. Tu mamy jakąś wajchę do wyjechnięcia? A tu są ci strażnicy wielcy, którzy chyba stali na tym moście wcześniej też. A przynajmniej tak mi się wydaje się. O dziwo przeszli przez malutkie drzwi. I tak mam tutaj coś szczególnego. Kościana laska. A. To jest to, o czym ja myślę, to niestety się trochę zawiodłem. Kościana laska sugeruje mi, że to jest... Po co mamy? Czyli okej, jeśli ktoś jest oszczędny, spokojny, wytchniony, to ostatecznie może zdobyć wszystko i pewnie za darmo, ale tak... Na rzecz mi przyjmujmy i przy okazji znowu to straszy tu jakieś, które widzieliśmy wcześniej. Upiera się! Czy chce mnie poznać? Tak. Ty inni pierzchają tam i z powrotem i ja trwam. Gdy czczą swoje żałosne bóstwa, fałszywych idoli, władców, ja trwam. Gdy toczą swe bezsensowne wojny, żyją mirem dla śmiertelnych królów i łotrów, ja trwam. Wszyscy kapłani fałszywych bogów klękają przede mną. Królowie imperiów wielkich, małych klękają przede mną. Życie klęka przede mną. Śmierć klęka przede mną. Okej. Okay. Cokolwiek chciałeś w ten sposób przekazać. I tak, tutaj coś jeszcze mamy takiego ciekawego? Poza przejściem... Na komnatę klatek. Chyba jesteśmy... tu wreszcie... od prawidłowej strony. Tak najlepiej to ująć. Wow. Duże postępy robimy. Mam tu jeszcze work soli i full obiet, czegoś tak. Teraz zobaczę prawidłową nazwę i... Full gurryt. Okej, to pewnie będą obrażenia od błyskawic na broń, albo rzucane. Tak, to są obrażenia od elektryczności na broń tymczasowo. Więc jak zwykle nie chcę tego nadużywać i teraz tędy przyszliśmy. Tak, tędy przyszliśmy. Dobra, w takim wypadku idziemy dalej, zwiedzamy dalej. W sumie wrogowie wyglądają podobnie do tych pierwszych napotykanych przez nas, tylko że tutaj noszą takie jakby uśmiechy. To czyni ich groźniejszymi. No i są ci więźniowie, których spotkaliśmy dopiero co w zamku. Więc tak, lokacja chyba na naszą miarę. Okej, tu jest jakieś monstrum, bije dużo, albo mi się wydaje, albo bije. Tak. Ale łatwo je pokonać. Nie wiem, czy to jest to kwestia tego, że... A, łatwo pokonać, by... A broń jest aż tak OP, że po prostu aż wszystkie przeciwniki, wszystkie bestie są zbyt proste. Okej, tam coś było, ale tak czy siak dzięki za to. Jesteśmy tutaj teraz, możemy zobaczyć jakie są tu znajdźki. Łatane, łachmany, takie rzeczy, czy to jest chyba ubranie takie żebraka, coś tego typu. Coś jeszcze tutaj dostaliśmy, niestety nie zwróciłem uwagi co to było. Więc tak, jeśli ktoś wie, to byłbym wdzięczny i... Pożar błyskawic? Czyżby? Czyżby? Jeszcze lepsza pożoga elektryczna? Jeśli tak, to zaraz przetestujemy, jak tylko jakiegoś dziada znajdę. Miejsce na sanktuarium. Nie, to idzie zawsze za dobrze. Boję się, że zaraz coś zepsuje, gdzieś się zgubię tak poważnie, porządnie. Bo coś aż za dobrze to wszystko idzie dzisiaj, w tym epizodzie. Tarcza jakaś tam i znowu on. Zabiłeś smoka, a mnie nie było przy tobie, by ci pomóc. Wybacz. Chyba potrzebuję nowej misji. Dobrze. Ziggurat. A może lepiej wyruszyć do lochów pod zamkiem? Moje serce pragnie tego, co znajduje się w ziguracie, ale przed nim czeka to paskudztwo. Kopuła zapomnianych. Przeklęte miejsce cierpienia i dręki, i bólu, i... No i ten. Może powinienem przedostać się przez lochy? Też wydaje mi się straszny, ale na pewno mniej niż ta przeklęta kopuła. Kiedy czujesz się przestraszony i samotny, pamiętaj, że jesteś sobie bohaterem. Okej, dzięki za informację. Coś? Palmy może pochodnie? Idąc tutaj w mroku? Nie wiem, po co idziemy, na co idziemy, ale idziemy.
raczej nie będę chciał iść do kolejnej lokacji, jeśli można. Wolałbym zwiedzać zamek i ewentualnie tę salę kratek. Więc jeśli tu będzie coś kolejnego nowego, to ja mówię pas. Chwilowo oczywiście, ale mówię pasy. Okej, tutaj jakaś jaskinka. Będzie z niej spokojny powrót, więc nie ma co się przejmować, panikować i tak dalej. Po prostu idźmy zobaczyć, co tutaj jest. I można chyba schować pochodnie. Świątyni. Okej. Nie mogę tutaj iść. Dziękuję, gro. I to nie mówię tak z żartem, tylko naprawdę dziękuję ci, gro, za to. Przynajmniej ułatwiasz mi trochę decyzję, co powinienem robić. Ale dobra, 35 minut. Powinniśmy już to kończyć w sumie. Zatem ja powinienem kończyć je. Ale pozwólcie jeszcze chwilę i teraz tutaj kopuło zapomnianych. Kolejne lokacje. Okej. Co? Powinienem był to zauważyć, że ta skrzynka wyglądała inaczej. Burza? Może? Okej. Ale dobra, przynajmniej pytanie, którego nie zadałem, ale nad którym się zastanawiałem, zostało mi odpowiedziane. Tak, są tu mimiki. Nie, nie są groźne, co ciekawe. Okej, czyli może to jest jednak lokacja, w której mogę chodzić? No nie wydaje się to aż takie groźne. No? Tak, no zdecydowanie. Ale dobra, jak mówiłem, starczy tego, ja nie mogę. Ja nie mogę po prostu szarżować tak przez te lokacje. Ja chcę zwiedzać, odkrywać, stuprocentować. Na tyle, na ile mam ochotę oczywiście. Bo jak podkreślam, nie będę tutaj próbował znaleźć wszystkiego, wyzbierać wszystkiego. No ale póki mam jakąś wenę, no to czemu nie? Więc tak, co jest jakaś chmura? A, to chyba jakaś zła chmura. Dobra, to żeby nie było. Na tym chyba zakończymy. A ja sobie spokojnie wrócę na początek zamku. Czym zamka, jak zwał, tak zwał. Albo do tych klatek, czaszek, jak pamiętam, jak się nazywało. Ale tak, do jednego z tych wrócę. I w następnym epizodzie będziemy po prostu spokojnie się tym zajmować. A cóż, dzisiejszy uważam za wielki sekret. Sekret? Sukces. Coś mi się plączy strasznie po prostu, jeśli chodzi o to mówienie czasami. Więc tak, sukces. Ja wam dziękuję. I tak, jak mówię, znajdę sobie jakieś dobre miejsce, przemyślę, gdzie chcę iść, co i jak. A póki co ja tutaj siadam. No i trzymajcie się. Hej, hej.